Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to uwaga, jutro zadadzą wam tak dużo na tych waszych dziennikach, na przykład z matematyki, będziecie mieli 30 stron zadań do zrobienia, więc no, naprawdę będziecie to robić z 2 dni, więc lepiej stawcie tą łapkę w górę, to wtedy nic wam nie zadadzą, więc łapka w górę i oglądamy. I jeszcze przed odcinkiem chciałem was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na nowy tryb na rgmc.pl. Jest to tryb Survival 1.15.2, na którym się aktualnie znajdujemy. Jest to survival pod najnowszą wersję, gra na nim naprawdę dużo osób jak na 1.15.2. Teraz jest tych osób 80. Możecie mieć własną działkę, możecie mieć topki, możecie mieć wszystko, możecie sobie wbić na ferajne. I naprawdę bardzo tutaj fajniutka jest gierka. Więc no, zapraszam każdego, aby sobie pograł na tej wersji, ponieważ jest naprawdę na czym grać. A jeżeli nie lubicie 1.15.2, to zapraszam również na inne tryby na moim serwerze, czyli na tryb Mega Drop, którego edycja będzie trwała jeszcze z miesiąc, oraz tryb PvP, na którym oczywiście jest elegancka, piękna klepa. Jest bardzo dużo aren, jest też bardzo dobra, fajniutka rozgrywka. Tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo za tydzień już, czyli chyba 27, startuje tryb Skyblock o 18:00, więc również bardzo serdecznie na niego wszystkich zapraszam. Tak więc no cóż, widzimy się już. O, zlogowało serwer chyba akurat. Ja wbiłem mi tu takie coś. No tak więc wbijamy na serwer i miłej gry. I dzisiaj na odcinku będziemy łapali sobie haksów, łapali sobie x-rayowców. Tak więc ja już tutaj pierwszego widzę w naszym super antycicie. Bula, gracz Bula oraz gracz, jak on ma? Gbuła i Folwor. Oni podobno mają cheaty. Chociaż on w sumie taki legit, więc cofnijmy się może teraz do tego drugiego, ponieważ wyskakiwało mi, że on znalazł diaksy. O! Widzieliście to? Dobra, widzimy już od razu jakiś podejrzany taki. Przyszedł i od razu ma diamenty. Ej, ale patrzcie, ile on już ma itemów, kurde. On tyle ma itemów, a jeszcze bana nie dostał. To też jest bardzo dziwne, jakieś takie. Zobaczymy zaraz, co on będzie robił. Co będzie robił pan Folwer. Na razie sobie stoi. Czy coś on zrobi? Na razie seta sobie zrobił, widzę. Zrobił sobie seta, nic więcej. Jezu, jakiś Alanio do mnie spami. To jest naprawdę straszne. Wyłącz sobie czat. Dobra, no rób coś. No dawaj panie, o idzie. Czy się teraz wkopie pan Folber? O! I czy on się wkopie na diamenty? Jak się wkopie na diamenty, ma cheaty na 1000000% i się pokazuje i po prostu zabijamy cheatera. Dobra, idzie. No i proszę państwa, pierwszy cheater złapany. On ma cheaty na 100%, to jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe, aby on w takim tunelu wkopał się równo przed siebie i równo na diamenty. Mamy pierwszego cheatera na tym odcinku. Ale wiecie co, my sobie go strolujemy? Patrzcie na tą komendę. Replace nie stone 5 stone lava. Masz kurde cheaterze, pal się kurde gnoju. Jak widzicie, cheater się aktualnie pali. No i co kurde, było, opłacało się grać na X-rayu panie Folwer? Opłacało się grać na X-rayu? No nie opłacało się grać na X-rayu. Oby się tylko spalił, please, pal się. Chyba się nie spali. Ale ja mu w tym pomogę, ja mu w tym oczywiście pomogę. Kill Folwer, zabiliśmy go. Ban Folwer, nie, temp ban Folwer, no. Ajajaj, temp ban Folwer. 2 dni, cheater. Tak więc zbanowali, patrzcie, jeszcze się zapyta co jest. No ja pierdzielę, cheatuję. Jeszcze będzie się pytał o co chodzi, no gnój. Dobra, idziemy szukać kolejnego. Mam kolejnego podejrzanego, kolejny podejrzany, który przed chwilą wykopał diaksy. Jest on Oscar P. Tak więc zobaczymy, czy teraz on ma jakieś cheaty, ponieważ no tak się... Patrzcie, tutaj miał taką kopalnię i akurat idealnie w tym miejscu był diament, więc teraz zobaczymy, czy może on ma cheaty. O, czekajcie, jakiś Patryk, może... Patryk ma jednak... O, kurde, Patryk tutaj... Nie no, on widzę po cave'ie chodził, więc on chyba nie ma żadnych cheatów, bo jak... My się wydaje, koledzy, że jak ktoś... Co to jest za woda jakaś brudna? Z koronawirusem? Wytyfy? Widzieliście to? Woda z koronawirusem. Bo mi się wydaje ogólnie, że jak ktoś chodzi po cave'ach, to ogólnie jest czysty, ponieważ no po prostu w cave'ie znalazł tego diamenta, bo jest twarciarzem. Więc no myślę, że on na pewno nic nie ma, żadnych cheatów, może mu się pokaże. Pokażmy mu się, wiecie, pokażmy mu się, zaprezentujmy mu swoją mordę. Chodź tu, siam Patryk, siam mordo. Masz tu, do skąpstone. Dobra.
Ogólnie wam jeszcze nie powiedziałem, nie powiedziałem wam, że na tym serwerze jest moja ferajna. Mam ferajnę, już stworzyliśmy nową ferajnę i każdy może do niej dołączyć. Wystarczy, że wbiję na serwer i napiszę over, dodaj mnie do ferajny i ja was dodaję do mega ferajny. Jak widzicie, taka aktualnie wygląda nasza ferajna, jest ona dopiero w budowie. Aczkolwiek Minecraft kumple już tutaj powoli naprawdę ładne działki budują. Lada moment myślę i będą naprawdę śliczne działki na tym serwerze. Więc no, zapraszam każdego, abyście sobie taką elegancką działeczkę zajęli. Więc no, tak więc czekamy na kolejnych cheatuków. O! O, dobra! Oskar ma kolejne diamenty. To już jest naprawdę podejrzane, że on z jednego takiego kurde czegoś patrz ile on zgarnął diamentów. Zobaczymy, nie no, on naprawdę jest jakiś dziwny. Jak teraz skręci i znowu będą diamenty, on ma cheaty na 100%. Jak skręci i będą diamenty, on jest cheaterem. Zobaczmy. O, na razie nic tutaj nie ma podejrzanego. Sobie kopię węgiel na razie, chłopak. Nie no, powiem wam, że ciężki przypadek jest z nim. Bo on no, niby nic nie ma, no ale taki podejrzany jest troszeczkę, bo patrzcie, no dwa diamenty wykopał za jednym takim zamachnięciem. Dwie rudy znalazł. Dobra, co teraz będzie robił? Teraz idzie. Tutaj detektyw over się normalnie odpalił. Ale ten Alony jest bardziej jeszcze podejrzany. Ten pan Alony. Kim on jest? Ojojoj, Steve'ki. Oni chyba są cheaterami, wiecie? Te Steve'ki chyba cheatują, mi się tak wydaje. Zobaczmy, czy się wkopią na diaksy. Zobaczmy, czy Alon się wkopie na diamenty znowu. Jeżeli znowu się wkopie na diamenty... O, lawa. Patrzcie, czy ich zatrzyma. Jakie Steve'ki dwa! Dobra, zatrzymała ich lawa. No dawajcie, patrzcie jak idzie. No dawaj. Są tu diamenty? Pokaż diamenty, jak tu są. Dobra, kopią i czy będą mieli diamenty? No, kurde, lawa tutaj jest. No dawać, kopać, no Steve'ki. Jakie duo Steve'ków. No dawaj, po diamenty. O, pan Hita idzie do góry, tak podejrzanie według mnie. I czy tutaj coś... Nie, no nic. A pan Alon? O, pan Alon! On idzie, on po te diamenty idzie na 100%, on po nie idzie. Oni, zobaczycie, oni idą po te diamenty, oni na 100% idą po te diamenty. Zobaczycie, oni mają, jestem pewny, że oni mają cheaty, jestem pewny, dam sobie uciąć rękę. Jak widzicie, mamy duo cheaterów, pan Alano.pl ma cheaty. Tak więc ja się im pokażę, ja się im w tym momencie pokazuję, nie, ja ich w tym momencie troluję. Patrzcie na to. Patrzcie na tego trola pięknego. Replace near. Co tam się dalej wpisywało? Znowu jakiś lag był chyba. 10, 5, stone lava. No. I macie, gińcie kurde, cheaterzy. No. No gin. Gin, panie Alanio. Panie Alone, proszę umrzeć. Gdzie oni są? Patrz jak pisze. Jeszcze takie coś piszą. Przez laga polizałem. Widzicie, przez laga polizał. Hita raczej przez kolegę cheatera polizałeś XD. Ban al. Teraz ban, jak on ma? Ban Alone. Dwa dni cheater. No i ma bana. Patrzcie, jeszcze taki. O! Jezu, ile tu jest podejrzanych? Co jest? Kolejny na cheatach? Młody JP. Kolejne duo. Patrzcie, kolejne duo Steve'ów. Dwa Steve'y. Jeden Alex, jeden Steve. Zobaczymy, czy oni będą mieli coś. Dobra, ja głosuję, że ten. Chociaż on stawia pochodnie. Dobra, zobaczmy, czy może te duo ma cheaty, czy może on, oni są jednak czyści. O, jak widzicie tutaj, on nie miał cheatów, no w ogóle nie miał cheatów, Hita, w ogóle. Kopią. Czy będziecie mieli, czy się wkopiecie na diamenty, proszę. Na razie kopią jakiś węgiel z tego, co widzę, te duo Steve'ów, więc... Nie no, chyba nie mają żadnych cheatów. Co? Jezu, myślałem, że on nie bije. Nie no, chociaż poczekajcie, poczekamy jeszcze i chwilę poobserwujemy. Jeszcze chwilunię poobserwujemy. Ale mi się wydaje, że oni są bardziej tacy wiecie. Bo oni stawiają pochodnie. Jak ktoś stawia po... O, chociaż teraz... O, patrzcie, skręca, on nagle skręca, tak bez powodu skręca, dobra. To jak tu będzie diament, chłopak ma cheaty. No dawaj, no. No kop. Czy tu będzie diament? I czy tu będą diamenty? Nie, tu jest redstone. Aczkolwiek jeszcze go... Ojej, jeszcze go troszeczkę poobserwujemy. Nie no, oni nie mają cheatów. Dobra.
No co takie jakieś... Ja odpalam serwer i widzicie, widzicie, kurde. Ja sobie chcę live'a zrobić, znaczy live'a odcinek, a tu takie... Chociaż, czekajcie, znowu skręca podejrzanie. Dobra, jeżeli tutaj nic nie będzie, to znaczy, że on jest czysty. Jeżeli tutaj coś będzie, to znaczy, że typek ma cheaty. Już patrzymy. Tutaj się wszystko okaże, czy on ma cheaty. Jeżeli tutaj będzie diament, typek... No... Kop szybciej, no, nie mamy 100 lat. I... Nie no, typek chyba nie ma. Kurde, no... Ciężka sytuacja, bym musiał go dłużej poobserwować, no bo on niby kopie, niby trafia na te rudy, ale jednak na diamenty chłopak nie trafia, więc no nie, niby nie ma cheatów. Jezu, no ile tych rud, niech on biegnie po prostu na te diamenty. No dawaj, biegnij, biegnij na diamenty, chłopie. Dobra, biegnie, czy będą diamenty? Idzie do przodu, nie ma nic. Jeszcze do przodu, też nic nie ma. Dawaj do przodu, czy zawróci? Dobra, ja chyba Minecraft kumple się poddaję, oni raczej nie mają, chociaż teraz tak obok, czemu oni tak obok siebie nagle stoją? To jest coś dziwnego, to jest coś dziwnego, że i nagle, nie no chyba nie mają, dobra, co oni robią? Dziwnie, jeszcze tego zobaczę. On raczej, dobra, ja, o, no, opatrzcie, on ma tą taktykę fajną, to chyba Graf pokazał, nie, ona jest epicka. Dobra. Tak więc ja myślę, że to by było na tyle tych cheaterów. Chyba 3 cheaterów zbanowaliśmy. Na tym survivalu nie gra zbyt dużo cheaterów, bo raczej ich bardzo szybko eliminujemy z rozgrywki i są oni po prostu banowani. Raz, dwa, trzy. I to sobie jeszcze na spawna. Więc no cóż, sorry za moje lagi, ale ja mam ping 1000. Gdzie jestem ja na tabie? Nie zauważycie mnie. Patrzcie, mam kresek ogólnie. No tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do zobaczenia już wkrótce. Zapraszam was na serwer. Siemka.